Tomek Adamek ze mną, na nieco ponad 50 godzin przed walką z Solomonem Haumono. Jak samo poczucie? Wszystko w porządku, także czekamy na ważenie i sobotną walkę. Bo widzę, że humor dopisuje od dłuższego czasu. Ja zawsze byłem wesołym człowiekiem, jestem, także jeśli będę się smucił, to znaczy coś będzie nie tak, także wszystko jest ok. Czekajcie, jeszcze ja. Czekamy na sobotni gong, no i walkę i zwycięstwo, w co wierzę i na co liczę. Ale chyba przyznasz mi rację, że trochę jednak zmieniłeś podejście przed tym pojedynkiem w stosunku do pozostałych, że jednak było trochę takiego ciśnienia, odizolowania, trochę takiego, powiedziałbym, budowania napięcia, a tu jednak duży luz, spokój, dużo też pracy, bo co często podkreślałeś, ale chyba jednak trochę zmieniłeś się wizerunkowo. Nie, to nie wiem, czy to może ty zauważyłeś, ja taki sam jestem od lat. Zmiana jest tylko jedna, duża zmiana, zmiana trenera, no bo jest to młody Gus Karen, którym jest mi dane pracować też 9 tygodni. Współpraca się układa pomyślnie, wszystko jest w porządku. No ale co tu dużo gadać, zweryfikuję ring zawsze i sobotę wieczorem kibice zobaczą mnie w ringu i mam nadzieję, że nie zawiodę, że pokażę swoje atuty i zwycięstwo. Tydzień temu zakończyłeś sparingi, czy te wszystkie sparingi, przede wszystkim z Kownackim, też tam się przewinął Janik, tak? Jeszcze był rywal ten z Niemiec, tak? Zawodnik. Rozumiem, że wszystkie możesz ocenić na plus. Oczywiście, no przygotowanie były bardzo dobre. No mówię, no pierwsza zmiana trenera to była największa zmiana, ale te 2-3 tygodnie, można powiedzieć, to były takie ciężkie tygodnie, gdzie młode serce, ta jego ambicja i tak dalej, no ale to już potem było świetnie. Przystosowałem się jakby do jego taktyki, jego ułożenia, no bo wiadomo, no, nowy człowiek, tak? W moim życiu, w moim teamie, ale wszystko w porządku i to jest najważniejsze. Czy możesz jakby powiedzieć, że wejdziesz do ringu i od razu będziemy widzieć trochę inne poruszanie Tomka Adamka? Znaczy poruszanie, ten trener był też Amerykanin, to tutaj wiele się nie zmieni, jeżeli chodzi o poruszanie. Na pewno mam nadzieję, że będzie większa częstotliwość ciosów, bo no jest młodszym człowiekiem, wymagał ode mnie więcej zadania ciosów. No ale zawsze gadam, gdybania nie za dużo przed walką, no bo trzeba to pokazać właśnie w sobotę. Wiesz, co mi się zawsze podobało u Adamka? Jak się kończyła pierwsza runda, szedł do narożnika i potem na drugą rundę, tak jak już byłeś trochę spocony, takie włosy zaczesywałeś do góry i zaczynała się wtedy wojna od drugiej rundy. Czy tym razem też tak będzie? Czas pokaże, no. Trudno dzisiaj mówić, co zrobisz. Zrobisz tyle, na ile ci pozwoli zawodnik, jak będzie on walczył. No, mam nadzieję, że będzie otwarta walka i dla oka, dla kibica, no przecież po to wchodzimy do ringu, by wstawić tam serce. No i najważniejsze wygrać i zejść zdrowy z ringu, no bo to jest boks. Nie będę ci powiedział jakąś odległą przyszłość, ale teraz jeszcze Solomon Haumono. Miałeś okazję go zobaczyć dzisiaj, spojrzeć mu w oczy, czy jest to taki zawodnik, jak teraz patrzysz na niego z perspektywy, nie wiem, 15 centymetrów, taki jak się spodziewałeś? No to czy nie można nigdy po wyglądzie kogoś oceniać, no zawsze gdy się odezwie pierwszy gong, jest walka, to wtedy walczymy i wtedy pokazujesz, co potrafisz, twoje atuty, jego atuty, na pewno maczem uderzyć. Ja bazuję na szybkości, no i mam nadzieję, że ta szybkość będzie w sobotę, no a to ja zawsze powtarzam, że z szybkim Adamkiem nie wygra nikt, no i mam nadzieję, że tak będzie w sobotę. No właśnie, z szybkim Adamkiem, waga, co prawda jutro, ale jakby możesz powiedzieć, że będzie poniżej 100 kg? Trudno powiedzieć, no ważyłem ostatnio, tak, ważyłem nawet mniej ostatnio, ale teraz troszkę już schodzimy, no bo ostatni tydzień wiadomo jest to kilo w tą czy w tą, ale ja myślę, że w granicach 100 kg ta waga będzie utrzymać. Dlaczego pytam, bo gdybyśmy zobaczyli takiego Adamka w takiej wadze i w takiej dyspozycji jak w walce z Ariolą, tak gdzieś tam chodzącego przy linach i punktującego, to byłoby coś pięknego i pewnie kibice o tym marzą. Mam nadzieję, że nie zawiodę, bo nigdy nie chcę zawieść, bo kibice no, mnie pamiętają z wielkiego serca, ono jest. Trzeba tylko uruchomić dobrze ręce i nogi. Głowa jest mocna, więc jest chęć wygrywania. Wszystko no, właśnie zweryfikuje sobota. No to czekam z dużą cierpliwością jutro na ważenie, jaka będzie rzeźba, mówiąc tak nieładnie, no i też na galę, co pokażesz w ringu. Dzięki bardzo. Dziękuję i pozdrawiam. Do soboty.